valaki ezt a... Valahogy meg tanás vegye. Tak. I wracamy na połów śledzia. Tak. O, już zobacz, ja tu gadam teraz. Trochę inne łowienie niż zwykle, spinning. Ale całkiem wciągające. Właściwie to co roku tu przyjeżdżamy, nie? Już od już paru lat, nie? Chyba. Jacz. No. Już od paru lat tu przyjeżdżamy na śledzia, nie? Jakie sezon. A śledź bardzo dobra ryba. A jak wiadomo, ryba lubi pływać. No, warunki są kiepskie, bardzo kiepskie bym powiedział. Cały czas pada. No ale dobrze, że chociaż ryba bierze. Ole, grubasek, zobacz. Taki prawdziwy Matias, można by powiedzieć. Jeszcze go trzeba obrobić. A na co łowimy? Zwykła przywieszka śledziowa. Zakończona takim... Ja mam akurat 25-gramowy ciężarek. Taka pałeczka. I zwykły tam zestaw bodajże firmy Jackson. Ale to można kupić. Dowolnie się podoba na oczy, bo śledź nie jest wybredny. On po prostu bierze wszystko. No, zarzucamy, czekamy aż spadnie do końca. Brania są widoczne. Na samym kiju widać jak trzęsie. To znak, że już jest ryba. A jak spadnie, nic nie będzie, to trzeba po prostu takimi ruchami podciągać. Czy chyba podhaczam je pod brzuchy, bo tak ciężko idą. Nie. Taki waleczny był ten śledzik po prostu. O, drugi chyba. Taka alternatywa zwykłego łowienia spinningowego. Nie wiem czy nazwę. Można nazwać spinningiem? Ja też nie wiem. Ale całkiem fajna sprawa, nie? No zupełnie co innego niż łowienie właśnie spinningiem czy czymkolwiek. Czy łowienie z brzegu. No, takie można by powiedzieć trochę mięsiarstwo. Ale powiem tak, tyle co tutaj wędkarze łowią, wyławiają, no tak powiem, z morza. To jest kropla w morzu, ile wyławiają kutry. I to jeszcze nie nasze polskie, tylko innych bander, nie? Tak się właśnie zdarza, że w większości to kurczę, całe limity pobierają kurczę, nasi sąsiedzi z innych państw niestety, łowiąc na naszych terytoriach. Także to dopiero jest mięsiarstwo. A to co my tutaj sobie złowimy po te 10 kg śledzia, to jest kropla w morzu. I to bardzo duża kropla. Mięsiarstwo było mięsiarstwo, ale lubimy tak łowić. Śledzie oczywiście, no. Bardzo fajna sprawa. Jeśli ktoś ma okazję pobawić się w takie rzeczy.
to jest bardzo przyjemne. A zapomniałem powiedzieć, gdzie jesteśmy. Gdańsk to są Górki Zachodnie. No to już wschodnie, tutaj te kamienie co są widoczne, to są Górki Zachodnie. Wschodnie, przepraszam. Za nami są Zachodnie. No po prostu kanał. Wyjście Martwej Wisły, tutaj jest Wisła Śmiała tutaj. Wisła Śmiała tu jest. O. To jest wyjście do morza. I odradzam każdemu, jeśli chce połowić te śledzie bezpiecznie. Tu widać tych panów z tych kamieni. Byliśmy tam raz, ale to jest tak niebezpieczne, a zwłaszcza w deszczu. Można spaść, złamać sobie rękę, nogę, głowę albo stracić życie. Także nie polecam nikomu czegoś takiego. To już lepiej wrócić o kiju do domu, niż coś by się miało stać. O proszę, prawie komplet. Nie, trójpak. I to takie ładne dosyć. A przepisów na śledzie to jest ogrom i są bardzo smaczne, muszę powiedzieć. Takie, zwłaszcza takie świeżo złowione, są bez porównania z tymi, co kupujecie w sklepach rybnych, czy też w tych budach jeżdżących. Ten śledź ma zupełnie inny smak. Jak się przywiezie do domu, go oprawi i chociażby takie zwykłe smażone śledzie, one mają zupełnie inny smak. I tak jak ze wszystkim, nie? Świeże to jest bardzo dobre. Ja zawsze sobie robię trochę smażonych, tak na obiady poporcjuję i trochę też robię w zalewie octowej. No wiadomo, wódka, coś takiego, jakieś napoje wyskokowe i ten śledzik tak smakuje. No ja teraz miałem 3 i jeden spad. No i się też zdarza, że wrzucam i nic nie ma, nie? Albo takie tam lekkie poszarpywania i koniec. No jak mówię, no w tej metodzie tutaj nie ma żadnej finezji, niczego. Przywieszka kosztuje jakieś 5-6 zł. Do tego ołów też gdzieś koło tyle kosztuje. A jeśli ktoś nie chce wydawać nawet na ołów, to można jakąś nakrętkę. Tak, nakrętkę czy śrubę, nie? Wszystko, aby miało jakieś ciężary, po prostu wrzucać. No tu jest słona woda, także uważajcie na kołowrotki. Mi właśnie w tym kołowrotku. Nie przemyłem czystą wodą i no niestety, o. Reparacja. Zardzewiało, po prostu całe łożysko poszło. A wydawałoby się, że to jest wyjście tutaj Wisły. I nie jest taka słona woda, a to widać błąd. Tym razem, w tym roku jestem przygotowany. Już jak będę miał czas i się nie zapomnę, to pokażę, jak przemywamy czystą wodą. Bo zabrałem sobie czystą wodę do przemywania właśnie kołowrotka. Tak powinno się właściwie robić, co każdy ten wyjście ze słonej wody, nie? To jest. Myślałem, że delfin. No też nie mam brań, już chyba odeszły troszeczkę od nas. No nie gadaj. Trzeba uważać? Trzeba uważać czy nie? No, wiesz. Zobaczymy.
No i nie mam nic. Gdzieś uciekły sobie śledzie. Także polecamy połów śledzi w sezonie. Bardzo fajna rzecz. Taka odskocznia po tej całej zimie, nie? Co nie łowiliśmy nic. Taka odskocznia trochę, nie? Teraz tyle ryb. No ale tak jest co roku. No nie ma nic tutaj, ale... Nie, to ten gościu tam. O, możemy spuszczać do dna i takimi ruchami podciągać i puszczać. O. Coś jak w metodzie wertykalnej chyba to coś, nie? Jak tak łowimy właśnie. No nawet... To mi się nie sprawdza. No najbardziej to się sprawdza tam właśnie przy murku, po drugiej stronie, na tych zachodnich górkach. Można łowić tak właśnie równo z kijem sobie, o. Bo tam często śledź pod sam murek przechodzi. Co, uciekamy? No tam jest tor wodny. No ale fala pójdzie jakaś, nie? Będziemy musieli chyba na chwilę się zwinąć, bo tu taki mały dźwig płynie o nazwie chyba Goliat. Coś tak podsłyszeliśmy. No my nie jesteśmy w torze wodnym ogólnie, możemy tutaj sobie łowić. No ale po przepłynięciu takiego jegomościa pójdzie dość tutaj na fala. No właśnie on tam gdzieś tak daleko. No na razie będziemy jeszcze łowić sobie. A tor wodny jest tutaj, abyście pamiętali, jeśli wypływacie na łódce. Tor wodny jest pomiędzy czerwoną boją a zieloną boją. Tam jest tor wodny i tam nie wolno się cumować, bo kary są niestety, ale bardzo duże. Takie zaczynają się od 1000 do 5000. A zapłacić za wyjazd na śledzie tyle pieniędzy, no to chyba mija się z tym celem właśnie połowów śledzi. Dobra, jedziemy dalej. Co? A dlaczego nie? On tak szybko ten? Płynie? Się wydawało, że dosyć wolno tam. Niestety nasza łódeczka jest bardzo mała. Bardzo. Na 2,50, nie? Na ile? Na 125? Czy 120? Także wypłynięcie w morze to takie lekkie niepowodzenie na tej łódce. Mikrofon jest schowany.
Ale ogólnie to ja muszę wierzyć, co mówisz, bo mi zaraz opadną. Co? Tak, tak zimno? No jo. Chociaż ja mam też zmoczony, ale zawsze w rękawicach, nie? A mam mokre tu. No to nie wiem, ty rzucaj kurde. Nie ma jak tu rzucać. Te z brzegu tutaj nawalają? Nic, ja rzucałem te w drugą stronę. To tam nic nie słychać. Dla każdego wystarczy. Jo. O, zobacz, prawie bym dostał w łeb. Ej, uważaj trochę. Prawie bym dostał w łeb, kurwa. Widziałeś? Tu spadło koło mnie. Za dupę dostał. Także tutaj trzeba uważać jeszcze, bo tu z brzegu jak rzucają. Jest zaplanowana nowa łódź. Jaka to bierze? Za jedna, kurde, ruszyło was sumienie. Ruszyło. Ale to jest, kurde, ale gość tutaj nawala nam, kurde, prawie na głowę. A łódkę będziemy mieć jaką wtedy to była? 3,80 na 1,55 m? Coś takiego. Także w tym będziemy mogli się swobodnie śmigać tutaj po całej zatoce nawet. Co, już uciekamy? Tak? Uciekamy? A już czekaj, tylko ściągnę. Na pewno? Chyba przestało trochę padać, co? Nie mam blacha, 40 gram. 40 gram? O! Chyba ona ma tyle. No ale zobacz ile mam. Trójpak.
zobacz taką blachę. Bo. Wyrażę się, bo nagrywam. Matiasy od razu. No już się coś tam schaczyło. Już tam coś siedzi. O kurde. O, cię kręcę. Ja mu coś zahaczyłem chyba. No, daleko nie trzeba rzucać. No, już tam się dobierają. O kurczę. No za gorąco to nie jest, nie? Mówię, za gorąco to nie jest. O, jeden, ale taki ładny. Niektóre są takie, no, bardzo ładne. No. No, raz biorą troszkę lepiej, raz trochę gorzej. No, zależy, gdzie się przemieści łowica. No tym razem nic nie wiem.
Już siedzi. Już widać na wędce. Ale 10 gramów dla mnie idealnie. Ja mam 25-gramowy, także... Ja mam 25 gram, także... Daję radę.